Witajcie w troszeczkę niecodziennych okolicznościach, ale postanowiliśmy zabrać Was z nami nad morze. Właśnie wyjechaliśmy, przed nami, ile mieliśmy kilometrów na początku? 715, zostało jedynie 660. No. I teraz stwierdziłam, że nagram taki wstęp. Także jeszcze 8 godzin, to co, jedziemy już z godzinkę? No. Tak, jedziemy tak, już godzinkę, jeszcze 8 godzin, ale na spokojnie, mamy czas. Wyjechaliśmy o 21 coś, po to, żeby dzieciaki sobie spały, zobaczymy, co nam z tego planu wyjdzie, ale Laura zasnęła dosłownie jeszcze w domu, pod domem, w samochodzie, a Mikołaj pół godziny po wyruszeniu, także damy znać później, jak nam leci, może nagram coś z jakiegoś postoju. I takie dróżki na razie. Mamy do pokonania tak naprawdę całą Polskę, bo mieszkamy na Podkarpaciu, a jedziemy do miejscowości Dąbki. I dojeżdżamy. Zostało nam pół godzinki. Ja zmieniłam miejsce, bo dzieciaki mnie potrzebowały. W sumie to Laura z godzinną przerwą, gdzie nie spała, to spała całą noc. Do tej pory właśnie się obudzili, jest 7:30. My pozwoliliśmy sobie nad ranem też na prawie godzinną drzemkę, bo tak sobie myślimy, że dojedziemy, no to dzieciaki nie za bardzo nam dadzą spać. Dopiero pewnie na noc, chyba żeby jakaś drzemka. Co, synku, widzisz? Wiatraki, tak? Tam, synku, patrzcie na wiatraki, zobacz. Tam. Tak, wszędzie wiatraki. Nie wiem, czy wy widzicie. No. O, są. Tu bliżej. Tu bliżej też jest, nas wprost nas. Tak. Mikołajek w sumie z wrażenia obudził się koło 1:00 i nie spał 4 godziny. O 5:00 sobie razem z powrotem zostali, bo Laura obudziła się o 4:00. Jakoś poszła ta trasa, przyznam, że zleciała nam bardzo szybko. Postój taki, że dzieciaki wychodziły, mieliśmy tylko jeden. Właśnie wtedy, jak nie spali, jak Laura się obudziła, wyszli na sekundę, dosłownie 2 minutki, pobiegali sobie i weszli z powrotem i zasnęli. Także droga naprawdę przebiegła nam sprawnie. Mikołajek jak nie spał. Mikołajek był grzeczny, jak nie spał. Także wszystko spoko. Jesteśmy na miejscu. Idziemy się przywitać z morzem. Podjechaliśmy samochodem pod samo wejście, tak w sumie, bo jeszcze u nas pod hotelem nie ma miejsc. Musimy poczekać, aż część osób się wymelduje, więc idziemy się przywitać z morzem. Mikołajek, Laurusia, z tatusiem. Dzielnie. Wow. Jesteśmy, dotarliśmy, upajamy się widokiem morza, który jest przynajmniej dla mnie niezwykle relaksujący. Dzieciaki się bawią w piachu, nie ma zimna, kamieniem, nie ma zimna, ale jakby troszeczkę mniej wiało lub przestało wiać, to byłoby naprawdę bardzo ciepło. Jest która? Dopiero 10:00, więc jeszcze będzie trochę cieplej, a jak widać, ludziom pogoda nie przeszkadza, niektórzy się normalnie opalają. Wy rozbierani, my jednak nie jesteśmy aż na tyle odważni. Dzieciaki są przeszczęśliwe, bawią się tutaj w piachu. Byliśmy też oczywiście tam nad wodą. Tutaj jest taka mała przystań rybacka. Z tego co czytałam, właśnie tędy wyciągają sobie łódki do góry z rybami z połowów. Dlatego te łódki też stoją, co przyznam, że dodaje uroku tej plaży. Piękne łódeczki, zrobimy sobie zdjęcia jakieś z nimi na pewno. Plaża ogólnie fajna, szeroka, ale no pewnie po sezonie jeszcze nie wysprzątana, bo jest dość dużo śmieci. Niestety. A tutaj mam super skarby. Kolekcję dzieci. Skarby i mamy też już uzbierane. Podobnie początek kolekcji. Uzbieramy ładne kamienie i muszelki, ale muszelek jest bardzo mało.
Poprzednio byliśmy w Piach do Bluzki, tak pięknie. Poprzednio byliśmy w Jastrzębiej Górze, to... No, możesz wysypać. Wysypujesz? To tam była cała plaża z usłana muszelkami takimi małymi. A tutaj jest bardzo mało, ale coś tam już znaleźliśmy. Jest bardzo dużo mew, które żebrają o jedzenie. O, proszę, siedzą wszędzie. Dostaliśmy tak w sumie 3 godziny wcześniej pokój. Bardzo fajnie. Bo poszliśmy na plażę i później przyszliśmy, pytamy, a tutaj pokoik już jest gotowy. Tutaj coś już żeśmy przynieśli, a Wojtek idzie resztę poprzynosić. Na co mamy widok? Na wjazd. Na zupełnie nic. Na wjazd. Na wjazd do ośrodka.